Halo, halo, dobry wieczór, kochani. Z tej strony ponownie Sylwia Kocoń z Duch i Materii. Z dzisiejszym wieczornym na zakończenie weekendu krótkim przekazem, ale ponownie zapraszającym Cię do głębszych refleksji, które zdecydowanie, kiedy są prawdziwie jakby zobaczone, kiedy spędzisz z nimi trochę czasu, zdecydowanie przyczyniają się do lepszej jakości Twojego życia. Witam Was serdecznie, kochani. Bardzo się cieszę, że tu jesteście. Jaka jest dzisiaj u Was pogoda? Bo u mnie bardzo, bardzo dzisiaj się zmieniło i calusieńki dzień pada i to tak dosyć solidnie pada. Takie to jest nieprzewidywalne. Dopiero co mieliśmy w piątek 30 stopni upału, a teraz temperatura spadła o 20 stopni praktycznie i pada deszcz. A my jutro wybieramy się na tygodniową majówkę nad polskie morze, gdzie pogoda ma być podobno lepsza, bardziej sprzyjająca. No ale zabezpieczamy się ubraniowo na wszelką ewentualność. Jak tam u Was pogodowo? Tak Was podpytuję, zanim jeszcze kolejne osoby się poprzyłączają. Dzisiaj, kochani, będziemy mówić... Witajcie Ania, witaj Kinga. Cześć, kochane. Okej, zanim zapomnę, po kolei dzisiaj muszę się bardziej skupić, żeby pewnych rzeczy po prostu nie zapomnieć. Kochani, dzisiejszy live jest o kolejnym elemencie, bardzo ważnym elemencie życia lepszej jakości. Życia takiego, które po prostu chcemy wieść. Witajcie, kochani. Ja się powolutku tak stopniowo dzielę tymi różnymi elementami. Nie jest to przypadkowe, ale też to są procesy, które we mnie teraz zachodzą, bo to jest tak, że za każdym razem, jak zbliżam się do kolejnej edycji, jedynej w roku edycji jakiegoś z moich programów, na maj przypadają zawsze oktawy miłości, to zawsze tak jest, że kiedy zbliżam się do jakiegoś tematu danego programu, to ten temat bardzo mocno akcentuje się również w moim własnym prywatnym życiu. I to jest takie niesamowite, że życie zawsze konstruuje to wszystko tak, że jakby moje własne procesy są też procesami, którymi ja się na bieżąco też dzielę i też dzięki temu, kiedy jestem z Wami w takim programie czy w jakikolwiek inny sposób, to jest to również mój proces, moje doświadczenie, moje głębsze odkrywanie i zgłębianie. I tak też się również dzieje teraz. Nie będę teraz opowiadać szerzej o oktawach miłości, natomiast zanim zapomnę, dla tych z Was, którzy jeszcze tego nie zrobili, zapraszam Was, żeby sobie po prostu pobrać, zapisać się podając maila. Możecie zapisać się bez zobowiązań i pobrać sobie mini kurs Oktawy Miłości. A potem, jeżeli będziecie chcieli, to od 21 maja jest możliwość zapisania się na 3-tygodniowy, już taki dogłębny, obszerny program Oktawy Miłości. Ale o tym będę jeszcze więcej mówić, dużo więcej mówić w najbliższych dniach i tygodniach. Dzisiejszy live, tutaj Wam link wrzuciłam. Dzisiejszy live, po pierwsze zachęcam Was do tego, żeby się nim podzielić. Witajcie, kochani, jejku, jak fajnie, że piszecie. Bardzo się cieszę. Jest o odwadze, tak jak Wam już zapowiadałam. Jest to kolejny element, niezmiernie ważny, natomiast odwaga może kojarzyć się każdemu z nas z czymś konkretnym. I tutaj jest teraz zapytanie dla Was, z czym Wam się kojarzy odwaga? I oczywiście, jeżeli uważasz, że temat odwagi w takim szerszym ujęciu, w takim ujęciu właśnie zapraszającym do głębszych refleksji jest czymś ważnym, to bardzo Cię o to proszę, żeby podzielić się tym live'em i żeby umieszczać tutaj komentarze i chociażby tak jak teraz Was zapytałam, z czym Tobie się kojarzy odwaga? Co Ci przychodzi na myśl, kiedy myślisz o odwadze? A ja przejdę dalej do omawiania tego tematu. Też zrobiłam sobie dzisiaj troszkę notatek takich, którymi bym się chciała z Wami podzielić, ponieważ w moim doświadczeniu, w moim odczuciu jest to bardzo ważny temat, który tak naprawdę podchodzi pod tematykę autentyzmu. A dlaczego mówimy o autentyzmie? Dlaczego mówimy o prawdziwości? O prawdzie, o byciu blisko siebie? Dlatego, że możemy robić, jak to się mówi, cuda na kiju. Możemy robić przeróżne rzeczy w naszym życiu, dokonywać różnych zmian, modyfikować nasze życie gdzieś w obrębie różnych życiowych sfer i okoliczności. Możemy pokazywać się w przeróżny sposób, tak żeby więcej osób nas podziwiało, żeby więcej osób nas lubiało, żeby w jakiś sposób nas postrzegali. Ale prawda jest taka, że dopóki my nie staniemy w swojej prawdzie,
która najpierw musi być rozpoznana, tak? To też jest dla nas proces, bo nie mamy jak stanąć w swojej prawdzie, dopóki jej nie rozpoznamy, dopóki nie będziemy wiedzieć, czym jest ta nasza prawda, co to w ogóle dla nas oznacza. To może być jakieś w ogóle odległe, niezrozumiałe słowo dla nas. A dopóki tego nie zrobimy, dopóki nie zaczniemy funkcjonować z takiego miejsca, uczyć się funkcjonować z takiego miejsca w naszym codziennym życiu, gdzie naprawdę mamy to poczucie, że jesteśmy w zgodzie, w spójności ze sobą, dopóty my nie poczujemy tego spokoju, tego poczucia spełnienia, tej lekkości, tego przepływu, tej obfitości, tego życia. I to wszystko jest tutaj nam dane. Możemy jak najbardziej tego doświadczać i tym żyć. Może nie w 100%, ale w bardzo dużej mierze. Ale żeby to robić, to musimy mieć świadomość samych siebie. I dlatego nie ma innej drogi, jak tylko odkrywanie siebie na nowo, uczenie się siebie na nowo, tego, jakby to najprościej ująć, co jest dla nas naturalne, co jest dla nas prawdziwe, na co my naprawdę mamy ochotę, a co tylko wynika, co jest tylko taką potrzebą, która tak naprawdę zmierza do tego, żeby dać nam jakieś poczucie większe bezpieczeństwa, żeby coś zyskać poprzez dane działania czy postawę, po to, żeby czuć się właśnie bezpieczniej, żeby mieć więcej miłości, akceptacji, zrozumienia, żeby w dany sposób być postrzeganym, żeby podnieść swoje poczucie wartości. Także tutaj to jest niezbędne, rozpoznanie siebie naprawdę i potem co za tym idzie. I tutaj właśnie wchodzi już na ten plan słowo odwaga, ale zanim do tego przejdę, chciałabym przeczytać Ci kawałek. To są ponownie materiały stworzone przez Brené Brown, tak jak wczoraj mówiliśmy o współodczuwaniu, o perfekcjonizmie, o wstydzie. Tak dzisiaj nawiązujemy do odwagi, ponieważ ona obok współodczuwania i nawiązywania więzi z innymi osobami jest kolejnym darem niedoskonałości. Co to takiego znaczy dar niedoskonałości? Wczoraj sporo mówiłam o tym w nawiązaniu do perfekcjonizmu, dlatego że my często gdzieś w sobie mamy taki pęd dążenia do bycia lepszą, bardziej idealną, bo mamy takie wyobrażenie, że jak jeszcze coś w sobie ulepszymy, że jak coś jeszcze więcej osiągniemy, zdobędziemy, to będziemy bardziej doceniane, szanowane, kochane, bezpieczniejsze. Więc cały czas jest w nas to poczucie, że jeszcze nie jestem wystarczająco dobra, że jeszcze nie jestem wystarczająca, że jeszcze nie zasługuję, że jeszcze nie teraz, że muszę jeszcze coś. I ciągle tkwimy w tym miejscu, gdzie to jeszcze nie teraz, ale już do tego zmierzam, tak? I to potrafi być bardzo stresujące, męczące, często frustrujące. Oczywiście w tym wszystkim, w tym procesie jest też ogrom nadziei, która dodaje energii, bo żyjemy tą nadzieją lepszego jutra, więc też jakby w ten sposób czujemy się lepiej. Ale generalnie przecież nam chodzi o to, nie o tą nadzieję i o tę wizję i o to wyobrażanie sobie, że gdzieś kiedyś i jeszcze coś muszę, nie o tą presję, że jeszcze muszę coś ulepszać w sobie, ale o zbliżenie się do siebie na tyle, żeby naprawdę rozpoznać tu i teraz w sobie, że taka jaka jestem teraz, jestem wystarczająco dobra. Jestem taka jaka mam być i każda moja decyzja, każdy mój wybór, wszystko co zrobiłam do tej pory i co robię teraz jest najlepszą wersją mnie na ten moment. Ja nie mogę inaczej w ramach tych umiejętności, tych zdolności, tej wiedzy, tej świadomości, którą posiadam na ten moment. Więc nie mam za co się winić, nie mam czego się wstydzić, nie muszę się niczego bać, nie muszę się z niczego tłumaczyć i, zdecydowanie nie muszę się źle czuć odnośnie własnej osoby. Niezależnie od tego, co mój wewnętrzny krytyk mi podpowiada, bo on zawsze ma coś do powiedzenia. Ja mogę się nauczyć tego, żeby widzieć siebie w tym momencie jako najidealniejszą wersję siebie. I co więcej, kiedy zaczynamy się tego uczyć, czyli zbliżamy się do siebie, wchodzimy w tą bliskość ze sobą, w tą swoją prawdę, w to współodczuwanie, to wówczas my też jakby zauważamy, że to wszystko, co się dzieje w naszym życiu, jest tak naprawdę okej i mamy większą klarowność tego, co jest tak naprawdę dla nas, co jest z nami spójne, czego my tak naprawdę chcemy w tym życiu i z coraz większą chęcią i odwagą zaczynamy po to sięgać. I po prostu mamy takie poczucie, że to życie daje nam coraz więcej zadowolenia i coraz więcej spełnienia. Patrzę się, co tutaj piszecie, bo komentujecie o odwadze, co mnie bardzo cieszy. Iwonka pisze, życie w prawdzie.
Boże, na idź za głosem serca, Iwonka, realizacja marzeń, zaufanie życiu, super. Co dla Was jeszcze oznacza ta odwaga? Bo jak się zapewne domyślacie, ja nie przychodzę tutaj z taką koncepcją odwagi, która jest popularyzowana i myślę, że najczęściej kojarzy się w większości środowisk, zwłaszcza takich ludzi, którzy nie mają gdzieś na ten moment przestrzeni, czasu, ani w ogóle chęci na to, żeby reflektować nad sobą. Bo w takim ujęciu wydaje mi się, że odwaga najczęściej może nam się kojarzyć z takim heroizmem, z takim robieniem czegoś, wiecie, bardzo takiego dzielnego, może nawet troszkę strasznego. I w takiej odwadze zauważmy, że bardzo często kryje się element jakichś ukrytych korzyści. I to te ukryte korzyści, one nas popychają do tego, one nas motywują, one nam dają tego kopa, tego powera, żeby coś zrobić, żeby w jakiś sposób się pokazać, żeby wejść w swoją asertywność, pokazać, że jesteśmy pewne siebie, żeby zaznaczyć swoje granice, żeby sięgnąć po swoje marzenia. I to jest super, tak? Bo jeżeli te mechanizmy w nas działają, i myślę, że dla większości z nas przez jakiś długi okres czasu zazwyczaj właśnie tak funkcjonowaliśmy i dzięki tym mechanizmom, a nóż widelec, jak to się mówi, że to było wszystko jakby sztuczne w nas i wyuczone i nawykowe, ale efektem ubocznym było to, że przeszliśmy przez to życie, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i wiele właśnie dzięki tym mechanizmom też było osiągnięte, więc możemy być sobie za to wdzięczni, ale też wiemy, jak bardzo potrafi być taki typ odwagi męczący i stresujący, bo to nie jest odwaga, która wypływa naprawdę z nas, która jest z nami spójna, która jest pokazaniem siebie, ale jest to odwaga, która nam ma dać jakieś takie korzyści poboczne i to często potrafi być tak świetnie zakamuflowane, bo nawet obnażanie jakiejś swojej prawdy może być tak naprawdę mechanizmem obronnym, bardzo świetnie, sprawnie, zwłaszcza w naszych takich kręgach rozwojowych zakamuflowanym, kiedy ktoś na przykład zorientuje się tak intelektualnie, że opłaca się, jest opłacalne bycie w swojej autentyczności i pokazywanie siebie w jakiś taki sposób bardziej otwarty i na przykład z racji tego, a nie z porywu serca i z prawdziwej chęci pokazywania się w swojej prawdziwości, ale tylko właśnie z racji tego, że chce tych korzyści, które sobie wyobraża i których oczekuje, w swojej odwadze wchodzi właśnie, przyjmuje taką postawę właśnie obnażania się w jakiś sposób, pokazywania się w taki sposób, gdzie inni, no powiem po prostu wprost, tak? Mogą się po prostu na to nabrać, mogą się nabrać na to, ale nawet sama i osoba, która to robi, ona nawet sama może być nieświadoma tego istnienia w sobie tego mechanizmu. Ona może przez bardzo długi czas, bo myślę, że po jakimś czasie to prędzej czy później zyskujemy tego świadomość i wiemy w sobie, że my nie jesteśmy teraz odważni, że my nie obnażamy się i nie poruszamy tematów, w których pokazujemy swoją wrażliwość, serdeczność i wiele różnych takich kwestii, co jest teraz dosyć popularne, zwłaszcza w tych kręgach rozwojowych, z racji tego, że to jest naprawdę nasza natura, że to jest dla nas naturalne, ale robimy to, bo tak sobie wyobrażamy, że jak wejdziemy w to obnażenie, w tą taką pozorną prawdę, to kreowanie wizerunku, że ja jestem taka autentyczna, prawdziwa i w ogóle wszystko o sobie pokazuję, bo jestem bardzo szczera i tak dalej, to wtedy przyniesie mi to jakieś korzyści. Ale zazwyczaj też tak się nie dzieje do końca, dlatego że my czujemy energetycznie, my potrafimy rozpoznać na pewnym poziomie, zupełnie nie rozumiejąc tego często dlaczego, ale jest to na zasadzie rezonansu, czy właśnie coś z nami rezonuje, czy też nie, czy ktoś jest w swojej prawdzie, czy ktoś mówi coś, co nas przyciąga i czujemy tam gdzieś tą prawdę, czujemy, że to jest autentyczne, czy też coś jest w tym jakiś opór, coś nas od tego odpycha, gdzieś coś jest jakiś zgrzyt, którego do końca nie potrafimy rozgryźć, ale na pewnym poziomie energetycznie my mamy tego świadomość. Dobra, kochane, to teraz jeszcze popatrzę, co tutaj piszecie i przeczytam Wam pewien fajny fragmencik. Cześć Jola, cześć Alicja, cześć Izunia, Aga. Przypominam Wam, kochane, jeżeli tylko możecie, to podzielcie się proszę tym live'ikiem. Będę bardzo wdzięczna. Więcej osób go po prostu zobaczy. I też, wiecie, tak mi przychodzi na myśl, że z tą odwagą to jest tak, że mogą być takie jakby dwa poziomy tej odwagi. Ale dobra, zaraz zanim do tego przejdę, to przeczytam Wam ten fragment, żeby było wszystko w miarę po kolei. Odwaga.
Odwaga jest czymś niezwykle istotnym w moim życiu, mówi Brené Brown. Zwykle albo się o nią modlę, albo znajduję jej trochę w sobie, podziwiam u innych lub ją badam. Nie sądzę, bym była w tym osamotniona. Wszyscy chcą przecież być odważni. Po rozmowach z różnymi osobami na temat prawdy w ich życiu, ich mocnych stron i tego, o co walczą, zrozumiałam, że odwaga jest najważniejszą cechą, którą posiadają wszyscy żyjący autentycznie ludzie. A ludzie żyjący autentycznie to ludzie spełnieni, to ludzie szczęśliwi, to ludzie czujący się dobrze ze sobą. I nie jest to jakaś nieokreślona odwaga, ale taka, którą nazwałabym codziennością. Zaraz wyjaśnię, co mam na myśli, czyli taka odwaga, którą Brené Brown nazywa codziennością. Codzienna odwaga wiąże się z pokazywaniem, jak bardzo jesteśmy słabi. I to jest po prostu coś tak słodkiego, to jest tak słodkie stwierdzenie, tak bardzo zapraszające nas do refleksji o tym, czym jest ta odwaga, do przyjrzenia się sobie. To jest, bardzo ze mną to rezonuje, dlatego od razu jak dzisiaj to przeczytałam, a tak codziennie sobie dawkuję ostatnio Brené Brown, różne materiały, prace badawcze, prace naukowe, jej autorstwa i od razu tak poczułam, chociaż kompletnie dzisiaj tego nie planowałam, że chciałabym się z Wami tym podzielić, bo uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby naprawdę poczuć w sobie właśnie taką odwagę. I wiecie, jak tutaj na przykład przychodziłam, tak naprawdę za każdym razem, jak się z Wami łączę na live czy na jakichś wydarzeniach na żywo, no ale częściej to jest w moim przypadku live, to dla mnie to już jest akt odwagi, bo wierzcie lub nie, ale ja jak mam się z Wami połączyć i już nadchodzi ta godzina, bo ogłoszę gdzieś, że będę tutaj, to moje serce zaczyna bić szybciej. To czuję gdzieś, że w moim ciele jest ten lęk, jak ja wypadnę, jak będę odebrana, jak ja to zaprezentuję, czy się w tym nie zaplączę, czy Wam się to będzie podobać. Jest spora porcja lęku, więc na tym poziomie ja już od praktycznie dekady przełamuję ten lęk, ale on dalej powraca, ale mimo tego lęku ja się stawiam i jestem tutaj z Wami w takiej czy innej formie i robię to, co wiem, że daje mi radość, co jest mi bardzo bliskie i co kocham robić i czym chcę żyć. Więc jeżeli chcę to robić i chcę tym żyć, to muszę wejść w tą odwagę. Więc to jest ta odwaga, to jest taka odwaga właśnie, o której mówię, że gdzieś musimy coś pójść, nie wiem, załatwić, powiedzieć, gdzieś wejść, w jakiś sposób się zaprezentować, po prostu dokonać jakiegoś aktu odwagi, który jest czysto taki namacalny, jest działaniem, jest fizyczny. Ale w obrębie takiego aktu odwagi, albo też jako po prostu osobny zupełnie akt, jest taka odwaga, o której właśnie tutaj mówi Brené Brown w taki piękny sposób i do której ja chciałabym nawiązać. To jest właśnie ta odwaga pokazania siebie w prawdzie, czyli pokazania swoich słabości. I to jest właśnie ten jeden z darów niedoskonałości. Dlatego, że kiedy my mamy świadomość tego, że jesteśmy okej, tacy, jacy jesteśmy teraz i że nie musimy niczego zmieniać ani ulepszać, to my przyzwalamy sobie na to, żeby być w swojej niedoskonałości, że tak naprawdę nie musimy zmierzać do jakiegoś wyobrażonego ideału. I w tym momencie, kiedy my dajemy sobie na to przyzwolenie, my czujemy ulgę, my czujemy się dobrze tu i teraz. I z tej przestrzeni wyłania się odwaga ku temu, żeby tworzyć bliższe więzi z innymi, żeby być w innych, nowych relacjach, jak to się mówi, tych relacjach nowej ziemi, która teraz nastaje dla nas wszystkich, gdzie my potrafimy być z innymi ludźmi naprawdę w swojej prawdzie, bo przecież każdy z nas ma jakiś mentalny świat, jakieś swoje myśli, wyobrażenia, cały wachlarz różnych mechanizmów lękowych, które nam podpowiadają, teraz uważaj, co mówisz, teraz lepiej tego nie mów, nie pokazuj się tak, teraz bądź zachowuj się dyplomatycznie, teraz coś ukryj, teraz skłam, teraz pomanipuluj. To nie jest dlatego, że my jesteśmy źli. Absolutnie nie. Ale to jest dlatego, że my jesteśmy wystraszeni i nauczyliśmy się wierzyć, że jak będziemy to wszystko robić, to będziemy bezpieczniejsi. I będziemy bardziej akceptowani, kochani, a dla nas to poczucie przynależności jest jedną z podstawowych potrzeb jako człowieka. I teraz ta odwaga, która w nas się pojawia, kiedy my rozumiemy, czym jest ta odwaga w swojej najgłębszej formie,
To jest właśnie to, żeby uczyć się stopniowo, pokazywać siebie innym, ale nie z tego miejsca, że ja teraz coś zmanipuluję, bo ja teraz się nauczyłam, że odwaga mi się opłaca, więc ja teraz wyjdę i zacznę wszystko obnażać i mówić o sobie. To jest wyczuwalne. Chodzi o te momenty, kiedy my naprawdę stajemy w swojej bezsilności czasami, w swojej jakiejś słabości, kiedy mówimy o swojej porażce, o swoim rozczarowaniu, o swoim bólu, o swoim smutku. W taki sposób najczęściej się obnażamy i pokazujemy innym, że nie jesteśmy różni, że tutaj między nami nie ma żadnej granicy, że niezależnie od naszego statusu społecznego, niezależnie od naszej lokalizacji, od naszych doświadczeń, od naszej konfiguracji obecnej życia, od naszego wyglądu, od naszego wieku, od naszej płci, niezależnie od tego, ile mamy pieniędzy, jakie zawody wykonujemy, niezależnie od tego wszystkiego, my jesteśmy tak naprawdę tacy sami. I wszyscy, absolutnie wszyscy, nie wyłączając stąd nikogo, żadnej istoty, która żyje, żadnego człowieka, niezależnie od poziomu świadomości, wszyscy doświadczamy przeróżnych emocji, przeróżnych myśli, mamy trudne i łatwe doświadczenia, mamy momenty radości i momenty smutku, mamy momenty poczucia siły, powera, chęć do działania, motywacji, kreacji, ale mamy też momenty, kiedy czujemy, że wszystko jest do bani, że nam nie wychodzi, kiedy uaktywnia się w nas bardzo mocno ten wewnętrzny krytyk, kiedy się boimy, kiedy wątpimy, to wszystko się w nas pojawia. I to jest takie piękne, kiedy zaczynamy o tym mówić. I oczywiście nie chodzi o to, żeby to robić jakoś przesadnie, bo wyobraźcie sobie sytuację, gdyby ktoś przychodził codziennie i codziennie karmił innych tym swoim dyskomfortem i tym, jak mu jest źle. Ja nie mówię tutaj, bo to są subtelne granice, ale warto mieć to na uwadze, że tutaj nie chodzi o narzekanie czy użalanie się. Ale tutaj chodzi o powiedzenie swojej prawdy na ten moment. Więc jeżeli ja na przykład wyjdę, powiedzmy, na jakąś scenę, czy robię coś publicznie i w tym momencie czuję, że moje ciało drży, to ja nie muszę udawać, że czuję się teraz fantastycznie i nie muszę kłamać. Ja mogę teraz powiedzieć, czy nawet poprosić o sekundę na oddech, na wyciszenie siebie, czy po prostu podzielić się, że moje ciało reaguje teraz stresem, że jestem zdenerwowana, że boję się waszej opinii czy waszej oceny. Albo na przykład, kiedy bardzo mi na czymś zależy i to coś się nie dzieje, nie finalizuje, to też nie muszę tego uważać jako porażkę, nie muszę się tego wstydzić, nie muszę tego ukrywać, nie muszę udawać, że to nie miało miejsca, nie muszę udawać, że to nie miało dla mnie znaczenia, tylko mogę powiedzieć, że jest mi teraz smutno, bo to nie wyszło tak, jak chciałam, a bardzo mi na tym zależało. Jest mi teraz smutno. I to jest taka piękna przestrzeń i to jest ogromna odwaga. Odwaga, która łączy ludzi, która otwiera nas na siebie, na swoją prawdę, na swoją autentyczność i na bliskość do siebie samych i do innych. I wtedy to życie smakuje zupełnie inaczej. Bo my wtedy wiemy, że nie jesteśmy w niczym sami. My wtedy wiemy, że jesteśmy wszyscy połączeni, że są momenty, kiedy ty czujesz się lepiej, albo ja czuję się lepiej i możemy siebie po prostu wysłuchać bez krytyki i bez oceny. To jest odwaga, która naprawdę nas zbliża i sprawia, o dziwo, że poprzez odsłanianie swoich słabości czy bezsilności, swojej prawdy, my tak naprawdę czujemy się o wiele silniejsi, ale silniejsi w taki prawdziwy sposób, bo wiemy, że możemy sobie zaufać, że nie musimy się bać, że to nas nie zabije, że pokażemy siebie naprawdę, że będziemy szczerzy ze sobą i z innymi osobami. I powiem wam, kochani, że w moim przypadku, jak już tak mówię o tej odwadze i o swojej prawdzie, to przez długi czas ja się naprawdę bałam i wstydziłam mówić o tym, czego ja się boję, dlatego że gdzieś nauczyłam się już dawno, dawno temu, że bezpieczniej jest dla mnie kreować wizerunek takiej silnej, niezależnej kobiety. I tak jak było to dla mnie bardzo trudne i w dalszym ciągu się tego uczę, ale myślę, że już mi to całkiem nieźle wychodzi, bycia czasami właśnie taką słabą, taką bezsilną w ramach mojego związku, tak samo z wami i pokazując siebie wam i pisząc, publikując różne rzeczy, staram się coraz częściej sobie przypominać o tym i być w tej swojej prawdzie i pokazywać siebie właśnie z takiego obnażenia, które jest teraz dla mnie prawdziwe. Bo prawda jest taka, kochani, naprawdę tak jest, że dla mnie ten akt odwagi z wami
z tym, co robię, co kocham robić, ma miejsce praktycznie każdego dnia. Za każdym razem, kiedy wchodzę w styczność, w jakieś takie publiczne udostępnianie siebie i tym bardziej w tych momentach, kiedy coś oferuję za pieniądze, kiedy coś sprzedaję, kiedy zachęcam, żeby do czegoś się przyłączyć, tak jak będę to niebawem robić w nawiązaniu do Oktaw Miłości, tam jest ogrom lęku o to, czy ktokolwiek się przyłączy, czy ktokolwiek będzie chciał to kupić, czy ktokolwiek, czy wystarczająca ilość osób to zrobi, czy będę mogła to dalej kontynuować robić, czy będę mogła z tego żyć. Dalej idąc za tym, jak będę postrzegana przez bliskie osoby, kiedy mi coś nie wyjdzie, kiedy na przykład nikt nie przyłączy się do mojego programu, kiedy mi się coś nie uda. Tam jest ogrom lęku i wstydu. I powiem Wam, że już nieraz miałam w sobie takie myśli, zwłaszcza w tych słabszych momentach, a może nie powinnam tego robić, o wiele wygodniej, bezpieczniej byłoby mi pracować na etacie, mieć stałe przychody, nie myśleć o tych wszystkich rzeczach, nie musieć robić tego, co daje mi taki ogromny dyskomfort, czyli oferowania czegoś na przykład za pieniądze. I to wszystko sprawiało, że gdzieś tworzyłam sobie ten wizerunek tego, że bezpieczniej byłoby mi robić coś innego. Ale ja już wiem, bo ja już testowałam to w swoim życiu, że to nie jest dla mnie. Że ja bardzo cenię sobie te wszystkie rzeczy, które są teraz obecne w moim życiu dzięki temu, że prowadzę własną działalność, że mogę sama organizować sobie czas, swoją przestrzeń kreacji, że mogę sama tutaj wybierać co, jak, gdzie i kiedy i budzić się o której godzinie chcę. I to wszystko sobie niezmiernie, niezmiernie cenię. I też zajęło mi wiele lat, żeby dokonać takiej transformacji, wychodząc z pracy korporacyjnej, z roli bankowca, ekonomistki, jak wie wielu z Was. Także dla mnie jakby mówienie teraz o tym, że to jest obecne w moim życiu, że są tego typu myśli, jakiegoś rodzaju wstyd czy lęki, też wymaga ogromnej porcji odwagi, ale też odwagą jest to, żeby dalej i dalej i dalej w tym być i to kontynuować, mając na uwadze to, że nic nie jest pewne i niczego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że tak naprawdę nie wiem, czy będę mogła zawsze w taki sposób funkcjonować, żyć, czy to zawsze będzie wspierało moje utrzymanie, czy mogę się czuć w tym pewnie i bezpiecznie, czy będę akceptowana, w jaki sposób będę oceniana na zewnątrz. To wszystko są te nasze codzienne akty odwagi. Teraz zastanów się, jak te akty odwagi wyglądają w Twoim własnym, prywatnym, codziennym życiu. Właśnie jakby z ukierunkowaniem na to, co sugeruje Brené Brown, czyli że to, że odwaga wiąże się z pokazywaniem, jak bardzo jesteśmy słabi. Kochani, zanim przejdę jeszcze kawałeczek dalej, czy ma to dla Was sens? Moje ulubione pytanie. Czy ma to sens, czym się tutaj dzielę? Czy z Wami to rezonuje? Czy ma to dla Was sens, kochani? Czy czujecie, że to jest ważne, żeby naprawdę poczuć w sobie tą odwagę i dać sobie na nią przyzwolenie w takim głębokim tego słowa znaczeniu i ujęciu, żeby naprawdę to w sobie poczuć? Bo ta odwaga to jest przede wszystkim pokazywanie swoich słabości, swojej bezsilności, swojej niewiedzy czasami. To jest, tak jak mówi Brené Brown, to jest na przykład to podniesienie ręki w szkolnej klasie i powiedzenie do nauczyciela na forum publicznym, kiedy cała klasa słucha, przepraszam, czy mogłaby Pani powtórzyć jeszcze raz, bo nie zrozumiałam, czy mogłaby Pani jeszcze raz wytłumaczyć, bo chyba się zagubiłam, chyba nie rozumiem. I to jest tak samo ten telefon późnym wieczorem albo nocą do rodzica, kiedy mieliśmy pójść jeszcze jako dzieci na nocowanie do swojej koleżanki, ale było to dla nas za wiele, za dużo. Tęskniliśmy za domem, chcieliśmy wracać, nie czuliśmy się gotowi, a rodzice naszej koleżanki już gdzieś tam na dole zasnęli. Nasza mama już pewnie dawno spała, ale
myśmy się zebrali na tą odwagę, żeby być w swojej prawdzie i zaznaczyć, co jest dla nas teraz takie ważne i pokazać się w swojej słabości i zejść na dół, obudzić tych rodziców, koleżanki i powiedzieć, przepraszam, ale ja bym bardzo chciała wrócić teraz do domu, czy mogłaby Pani zadzwonić do moich rodziców i ich poprosić, żeby po mnie przyjechali. To jest ogromny akt odwagi, którego może też dokonać dziecko, tak samo jak z podniesieniem tej dłoni i zaznaczeniem swojej prawdy. I popatrzcie, jak często w takich sytuacjach nieświadomi rodzice albo w jakimś impulsie okazują złość w tym momencie, a to naprawdę to jest tak warte docenienia i podkreślenia, jakie to jest ważne, jakie to jest piękne, że ktoś coś takiego robi. I też ta odwaga to jest odkrycie swoich nadziei, swoich pragnień, tak jak wcześniej mówiłam, czyli na przykład pragnienie tego, żeby wziąć udział w jakimś wywiadzie. Ja dawniej miałam taką tendencję, że to, na czym mi bardzo, bardzo zależało, ja tak potwornie się bałam, że jak ja zacznę się z tym obnażać i mówić, że mi na tym zależy, pokazywać, że mi na tym zależy, to bałam się tego, co będzie, jak mi to nie wyjdzie, jak będę postrzegana. Bałam się tego, że... No bałam się po prostu konsekwencji i bałam się bólu rozczarowania, więc wybierałam, na początku nieświadomie, a potem już przez długi czas świadomie, ale nie umiałam sobie z tym poradzić, żeby pokazywać, że mi tak naprawdę na tym nie zależy, no bo jak mi nie zależy, no to teoretycznie nie mam się czego wstydzić, jak nie wyjdzie i też może nie będzie tak bolało, ale wcale tak nie jest, dlatego że takie wyciszanie emocji, ono wcale nie zmniejsza rozczarowania, za to ogranicza radość, bo wiecie jak to jest, jak jedno wyciszamy, to drugie też po drugiej stronie skali. Czyli jeżeli my wyciszamy te emocje tego typu, to tak samo niby unikamy rozczarowania, ale tym samym wyciszamy, znacznie przykręcamy w dół radość, kiedy nam by się coś udało i kiedy moglibyśmy się tym podzielić i tym samym izoluje nas to od innych ludzi. No bo skoro oni myślą, że nam na tym nie zależało, to nawet jak nam się to uda, no to oni nawet nie mają takiego poczucia, że mają co z nami świętować, celebrować, no bo przecież nam aż tak nie zależało, przecież to nie jest nic takiego wielkiego, tak? Bo gdzieś to już po drodze umniejszyliśmy. Czyli ta odwaga to jest wypowiadanie swojej prawdy, to jest wyjście poza lęk krytyki czy poza lęk oceny. To jest odkrywanie siebie, swojej prawdy, to jest wypuszczanie iluzji. To jest tak naprawdę powrót do siebie. Dla mnie w ogóle ta odwaga, to bym dała taki znak równości, to jest też gotowość, słowo, które bardzo często jest używane. I jeszcze na koniec chciałam Wam powiedzieć, że odwaga jest bardzo zaraźliwa, że tak naprawdę, kiedy my dajemy sobie przyzwolenie na to, żeby być w swojej prawdzie, żeby być w tym obnażeniu, współodczuwaniu, ale nie jakimś manipulowanym, zamierzonym po to, żeby coś zyskać, ale w takim obnażeniu prawdziwym, w tym pokazaniu siebie teraz ze wszystkimi swoimi słabościami i silnymi stronami, taka jaka jestem teraz, w swojej prawdzie, to my tym samym, poprzez ten akt odwagi, dajemy przyzwolenie innym, żeby robili to samo. To się dzieje automatycznie, spontanicznie. Może to rozpoznaliście nieraz wokół siebie, że kiedy ty jesteś w swoim autentyzmie, to z jakiegoś powodu, nawet ci, którzy do tej pory było widać, że grają, tak? Gdzieś to czuliśmy w sobie, to zaczynamy czuć, jak oni się relaksują, jak wchodzą w swoją autentyczność i czują się coraz bardziej zrelaksowani, swobodni i mówią o rzeczach, do których w życiu byśmy nie podejrzewali, że mogliby się przyznać. Po prostu my poprzez swoją postawę w pewnym sensie zaraziliśmy ich tym, żeby i oni weszli w swoją odwagę, swojego autentyzmu, swojej prawdy, bo tak to właśnie się dzieje. I dlatego nie musimy przejmować się całym światem i tym, co jest wokół nas. Wystarczy, że przejmiemy się naprawdę sobą, że przejmiemy pełną odpowiedzialność za samych siebie, że zajmiemy się sobą. I teraz popatrzcie, jak każdy z nas zajmie się sobą, jaki ten świat może stać się piękny. On już się staje zupełnie inny. Ale jak to może być jeszcze przyspieszone, jeszcze zintensyfikowane, gdzie my nie będziemy potrzebować już technologii typu wgląd w czyjeś myśli, czyjeś intencje, co kogo motywuje. Nie będziemy musieli podglądać tego, co jest w czyjś głowach, dlatego że każdy będzie w swojej prawdzie i my będziemy patrzeć na tego człowieka i czuć całym sobą, że on jest autentyczny i że on pokazuje siebie dokładnie takim, jakim jest teraz i możemy temu zaufać, to budzi zaufanie.
to tworzy więzi między nami i to sprawia, że to życie dla wszystkich z nas staje się po prostu lepszym miejscem do życia, do realizowania siebie. Popatrzcie, jak jesteśmy w swojej prawdzie, to robimy to, co jest z nami spójne, czyli coraz więcej z nas wykonuje pracę, zawody, które są spójne z naszymi wartościami, które są zgodne z tym, co w sobie przenosimy, co lubimy robić, czyli w tym momencie też robiąc to, co jest z nami spójne, co jest dla nas naturalne, co nas cieszy, my dajemy o wiele więcej innym i oni bardziej z tego korzystają. My czujemy się lepiej ze sobą, więc automatycznie inni czują się dużo lepiej wokół nas i to obustronnie działa, wpływa na nasze nastroje, na tworzenie tej obopólnej atmosfery dla nas wszystkich, na coraz to większą skalę, w każdym domu, za każdymi drzwiami, w każdym pokoju, w każdym bloku mieszkalnym, na każdym osiedlu, w każdym mieście, w każdym kraju, na całym świecie. I tego nam, kochani, wszystkim bardzo, bardzo serdecznie życzę. O tym przypominam, kiedy tylko mam odwagę, kiedy tylko mam siłę, kiedy tylko czuję inspirację, kiedy to tylko płynie. I mam nadzieję, że będzie jeszcze płynęło długo, długo, a może nawet zawsze. Także, kochani, życzę Wam cudownego wieczorka. Wiem, że pisaliście, bardzo Wam za to dziękuję. Nie miałam jak nawet czytać, kiedy mówiłam w trakcie, także przeczytam na pewno dzisiaj albo jutro. Już bardzo Was proszę, żeby podzielić się tym live'ikiem. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję, Dorotka. Dziękuję za docenienie, słowa docenienia. W ogóle bardzo Wam dziękuję. Ostatnio dostaję naprawdę ogrom maili. Właśnie one są takie poruszające, tak? Właśnie z takim docenieniem tego, co robię, bo tak jak mówię, no w tej swojej, powiedzmy, odwadze, tak? Zawsze gdzieś miałam w sobie bardzo silny ten element tej samokrytyki i tego niedocenienia siebie i braku wiary w to, co robię i czy to ma w ogóle sens. I to, co do mnie piszecie, naprawdę jest dla mnie bardzo wspierające i daje mi jeszcze więcej zaufania do samej siebie i do tego, że tym, czym się dzielę, że to jest ważne, że to ma sens i że to naprawdę działa. Także dziękuję Wam, kochani, z całego serca. I cudownego tygodnia majowego. Będę się do Was odzywać już od jutra z Trójmiasta. Pa, kochani. Dziękuję Wam. Dziękuję. Bardzo dziękuję.